W miniony wtorek do dyżurnego suwalskiej policji wpłynęło zgłoszenie, z którego wynikało, że nietrzeźwy mężczyzna podjął próbę samobójczą, próbując powiesić się na szlabanie. We wskazane miejsce pojechał natychmiast patrol, który znalazł leżącego pod szlabanem 50-latka. Nie było z nim żadnego kontaktu. Już nie oddychał. Funkcjonariusze udrożnili drogi oddechowe mężczyzny i rozpoczęli reanimację, wzywając jednocześnie fachową pomoc medyczną. Do czasu przyjazdu ratowników prowadzili masaż serca. Jeszcze na miejscu zdarzenia mężczyzna odzyskał funkcje życiowe, po czym został zabrany do szpitala, informuje suwalska oficer prasowa. Dodaje również, że najważniejszy krok do ocalenia życia 50-latka wykonała przechodząca obok szlabanu kobieta. Zdjęła zaciśnięty pasek z szyi mężczyzny, a potem po prostu zadzwoniła po pomoc.